Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, producent ekranu dachowego Włochaty. Na program zaprasza Millennium Hall. Wielkie otwarcie, październik 2011. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie. Na rynku już od 20 lat. Witamy w magazynie Bez Hamulców i zapraszamy na przegląd żużlowej mody. Dziś sprawdzimy, co chroni zawodników w czasie wypadków. O wypadkach i spadkach usłyszycie również w naszym przeglądzie najciekawszych wydarzeń minionego tygodnia. Odwiedzimy również pierwszy tegoroczny trening szkółki żużlowej i przedstawimy naszą relację z meczu PGM Armii Rzeszów z Włókniarzem Częstochowa. To, że nie zawsze wszystko idzie po myśli zawodników, a przy prędkości 100 km na godzinę każdy upadek może oznaczać mniej lub bardziej poważną kontuzję. Żużlowcy natomiast mogą polegać tylko na kombinezonie i ochraniaczach, które noszą na sobie w czasie jazdy. Postanowiliśmy sprawdzić, co kryje się pod kolorowymi logami sponsorów. No, ubieramy się na cebulkę, że tak powiem. Zaczynając od jakiejś bielizny termoaktywnej. Na nogi, na ciało całe. Później idą już ochraniacze, czyli jakieś takie ochraniacze na kolana. Tutaj jest cały ochraniacz, tu jest cały na cały kręgosłup, no, na poszczególne części ciała. Ja akurat tutaj jeżdżę w takim lekkim kombinezonie, trochę podpatrzonym od tutaj Janusza Kołodzieja, praktycznie używanym w motokrosie. Jest to bardzo lekkie i z tego względu też jeżdżę w takim kombinezonie. A dwa, no nie ogranicza tak ruchów jak sam kombinezon. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o sam ubiór, a jeśli chodzi o ochraniacze, to praktycznie po całym kombinezonem mamy ochraniacze, czyli łokcie, barki, klatka, kręgosłupek, tutaj uda, nakolanniki. Także oprócz tego mam praktycznie na całym ciele ochraniacze. Przy mocnych upadkach i tak praktycznie zawsze tam jakieś podrapania są, także ale mimo wszystko bez tych ochraniaczy nie dałoby się jechać, bo by się, kontuzja by była o wiele, wiele szybciej. Są specjalne ochraniacze do motokrosu, głównie takie używamy, albo do jakichś takich zjazdów rowerowych, one są bardziej, są takie, można powiedzieć, delikatniejsze, że ich po prostu jest mniej, nie ograniczają tak ruchów, także albo właśnie ze zjazdów rowerowych, albo właśnie głównie to z motokrosu. Bardzo przykro zakończył się dla Rafała Dobruskiego mecz falubazu w Gorzowie. Po upadku okazało się, że ma złamane dwa kręgi i czeka go operacja. Nowa trybuna K w Zielonej Górze nie jest wystarczająco wytrzymała, by tańczyli na niej kibice. Trybunę zamknięto, a jej wykonawca gęsto się tłumaczy. 4 biegi trwał strajk poznańskiej Lechmy w Gdańsku. Goście oprotestowali tor, a Wybrzeże zainkasowało 4 razy 5-0. Nieznani sprawcy zmienili wystrój stadionu w Lesznie. Ślady farby prowadzą do Wrocławia. Dylematy kibiców. Czy Łukasz Kret wreszcie zacznie zdobywać punkty?
Matej Ferian to zdrajca czy ofiara przepisów związanych z licencjami? Czy Rafał Koniewski pokona ból i wróci do drużyny? Jeszcze przed pojedynkiem z Włókniarzem w Częstochowie internetowe fora rozgrzewały się do czerwoności od dyskusji personalnych. Nie od dziś wiadomo, że kibice Speedwaya mają swoje koncepcje i ustalenie składów na konkretne mecze to prawdziwe chodzenie po polu minowym, na dodatek z zawiązanymi oczami. Ile osobowości, tyle pomysłów, do tego jedynie słusznych. Dlatego jeszcze przed pojedynkiem z Włókniarzem poprosiliśmy trenera PGM Army Dariusza Śledzia o odniesienie się do pytań zadawanych na początku naszego materiału. Matej Ferian no zawiódł nas wtedy, kiedy go potrzebowaliśmy, tak powiem, bo liczyliśmy na to, że kontraktując go, właśnie takie sytuacje mieliśmy na względzie i w takim momencie Matej nas zawiódł, wybrał start w lidze angielskiej. No, może mu tam więcej płacą, nie wiem. Informację dostał w czwartek. Czy to jest za późno? Nie wiem. No, samolotem można dolecieć z Anglii w ciągu 2 godzin, więc myślę, że od czwartku do niedzieli na pewno można zdążyć. Nie wiem. Łukasz to jest bardzo młody zawodnik i wiele przed nim i to zdajemy sobie z tego sprawę. No, Łukasz, jak widzimy na treningach, naprawdę się stara i ciężko pracuje. Ale nie oczekujmy zbyt wiele i zbyt szybko. Robi co może i myślę, że małymi kroczkami idzie do przodu i rywale nie odjeżdżają mu bardzo daleko. No musi popracować nad startem i dajemy sobie sprawę z tego wszyscy. Łukasz Łukasz. Pracujemy. Mamy kilku nowych chłopaków, którzy będą trenować ten nasz sport. Dzisiaj dopiero zaczynamy. Pierwszy trening dzisiaj jest. W tej chwili zaczynają chłopcy, którzy w tamtym roku już chodzili. A ci nowi, którzy zapisali się przez okres zimowy, to zaczynamy od jutra. Będziemy już tak już systematycznie będą przychodzić. Co trening, to będzie ich więcej przychodzić. W tej chwili mamy 12 adeptów, którzy będą trenować. Pomału zaczynam jeździć, no staram się jak najlepiej, no i tak pomału przygotowywać. Miała być w sumie dzisiaj licencja, ale późno zaczęliśmy treningi. Ten awans pomógł dużo, że jest takie zainteresowanie większe, bo w tamtym roku mieliśmy problemy z tymi adoptami, jeżeli chodzi o szkółkę. No w tym roku, no już mam, jak wspomniałem, mamy 12 chłopców i w tej chwili się zaczynam pomału martwić, że czy wystarczy mi sprzętu, no ale będziemy malutko robić tak, żeby sprzęt wystarczało, żeby mogli jak najdłużej jeździć i wreszcie wyszkolić jakiegoś żużlowca. Trenowaliśmy od poniedziałku do piątku, we wtorki staraliśmy się tak biegać w terenie, no i tam na hali jakieś ogólnorozwojowe. Do motoru trzeba się przyzwyczaić od nowa, ale myślałem, że gorzej będzie, ale dobrze jest. W tamtym roku zdobył Prokop, Babiarz, no nie udało mu się zdobyć licencji. Cyło, który miał kontuzję, jeszcze się zastanawia. No w tym roku liczę na Babiarza, ze względu na to, że remont jest ostatnio był. Nie mogliśmy wcześniej zacząć treningu. No zobaczymy, jeżeli pogoda dopisze, uda nam się, to może w czerwcu pojedziemy z Babiarzem na licencję. A resztę to będziemy musieli zaczekać lipiec, sierpień, wrześniu, zobaczymy, jak oni będą jeździć.
forma Rafała Okoniewskiego pozostała zagadką do samego początku spotkania w Częstochowie. Jeszcze przed rozpoczęciem meczu sam Okoń nie był pewien, czy zdoła pokonać ból gojących się ran. Nie wiem, jak pojadę, ponieważ jeszcze od upadku nie siedziałem na torze i na motocyklu w ogóle, bo nie dało się nawet wsiąść na motocykl. No, zobaczymy. No. Dzisiaj jest dzień kolejny i miejmy nadzieję, że uda mi się cało przede wszystkim objechać te zawody. No i chciałbym, żeby nie bolało. Są to dość rozległe rany i one praktycznie pomniejszyły się od tego upadku, ale bardzo, bardzo niewiele i ból cały czas dalej dokucza. No, jest to paskudne miejsce, ponieważ akurat jest to prawe udo, gdzie praktycznie opiera się cały motocykl i te rany są w tym miejscu, gdzie można powiedzieć, nie powinny być. Ostatecznie w trzecim biegu Rafała Okoniewskiego zastąpił Dawid Lampart, dowożąc do mety jeden punkt. Okonia zobaczyliśmy na torze dopiero w szóstym wyścigu, kiedy to razem z Chrisem Harrisem dostarczyli kibicom dużej dawki emocji, wygrywając bieg 4-2. Rafał w czasie całego spotkania zdobył w sumie 6 punktów i jeden bonus. Swoje 5 minut miał również Łukasz Kret, któremu udało się wyprzedzić Marcela Kajzera i dowieść do mety jeden punkt. Dzięki temu mecz rozpoczął się dwupunktowym zwycięstwem żużlowców PGM Army Rzeszów. No po prostu udało, przegrałem start, na trasie okazałem się szybciej od Marcela Kajzera, wykorzystałem to, żebym szybszy, no i tylko szkoda, że w następnych biegach tak nie poszło dobrze. Na pewno im więcej mam jazdy, to tym lepiej się czuję na motorze, to chyba widać w czasie naszych jazd, jak na przykład sobie jeździliśmy spięci, a teraz coraz większy luz na motorze łapiemy. Trzy kolejne biegi kończyły się remisem. Dobre starty notował Maciej Kuciapa, natomiast Lee Rickardson kompletnie nie radził sobie na częstochowskim torze. W piątym biegu gospodarze pokonali tę parę 4-2, wyrównując stan spotkania na 15-15. Tak, i ma problemy i wszyscy to widzimy, prawda? Zresztą on jest bardzo sfrustrowany swoją postawą i na pewno takie wyniki go nie zadowalają. Wiemy, że stać go na więcej, musimy pomóc przezwyciężyć jego problemy i no miejmy nadzieję, że w kolejnych spotkaniach będzie silnym punktem naszej drużyny. Lee miał problemy z motocyklem, więc pożyczyłem mu mój. Jesteśmy drużyną i musimy sobie pomagać. Jednak dwie największe porażki rzeszowscy zawodnicy zanotowali w 7 i 11 biegu. Najpierw bracia Łaguta 5-1 pokonali parę Jason Crump, Dawid Lampart, a następnie takim samym wynikiem zakończył się pojedynek Maćka Kuciapy i Chrisa Harrisa z Danielem Nermarkiem i młodszym z braci Łaguta. Jesteśmy drużyną, dobrze nam się razem jeździ, chociaż nad niektórymi elementami jazdy w parach musimy jeszcze popracować. Byliśmy blisko, jak dla mnie tor był trochę za mało przyczepny i stąd wzięło się kilka niepowodzeń. Po porażce w 11 biegu zawodnikom PGM Army nie udało się już wyrównać wyniku i ostatecznie przegrali całe spotkanie 47-43. Zabrakło nam punktów i zdawaliśmy sobie od początku sprawę z tego, że będzie to bardzo trudne spotkanie, bo Częstochowianie to drużyna, która od początku sezonu udowadnia, że są drużyną, z którą się ciężko jeździ, walczą nie tylko u siebie, ale również bardzo, bardzo mocno stawiają się na wyjazdach. Także byliśmy tego świadomi. Byliśmy blisko, jednak no nie dość blisko.
Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, producent ekranu dachowego Włochaty. Na program zaprasza Millennium Hall. Wielkie otwarcie, październik 2011. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie. Na rynku już od 20 lat.